Franek, gdzie ty jesteś? Nie, no Franek 2 też nie żyje. Co jest? Co? O co chodzi, Dominika? Cześć, Dominika. Co tam słychać? Jak to? A co ty masz? Co? Ty masz mięso Franka? Nie. Oddawaj go! Oddawaj Franka! I co my teraz zrobimy bez naszego najlepszego przyjaciela, no? Byłam głodna. A i teraz masz za swoje... Nie! Nigdy w życiu tego nie zjem. Odłóż to. Czekaj. Wrzuć z powrotem do klatki. Nigdy w życiu tego nie zrobię, czekaj. Kurde. Dobra, nie zjadłam Franka, kłamałam. On się po prostu zamienił w grzyby, widzisz? O, kolejne grzybki, mamy więcej do jedzenia. Ale Franka znowu nie ma, słuchajcie. O nie, trzeba zniszczyć Franka. Dobra, słuchaj Dominika. Wiesz, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? No jak to, co, nie wiesz? A co robiliśmy zabijemy w poprzednim? Smoka. Otóż to, yeah! Idziemy! Zanim to zrobimy, zobaczcie, co ja mam w ekwipunku. Czy wiecie, co to jest? To są znaczniki, które wyłowiliśmy razem z Dominiką przed chwilą z naszej studzienki. A te znaczniki pozwolą nam nazwać nasze kurczaki, więc chodź, Dominika. Słuchaj, Dominika, ale który to Nuggets, a który to Hot Wings? O kurde, nie wiem, za mamy dużo problem. Tutaj namnożyłeś. Dobra, to jest... Dobra. Hot Wings, yeah! Jest, mamy Hot Wingsa! Jezu, ma nazwę, dobra, no, to ten będzie Nuggets. Chodź, to jest Nuggets, na bak to jest Nuggets, ja ci mówię. Nuggets to ty? Tak, to Nuggets. Oj, sztos, mamy ma Nuggets i Hot Wingsa, już podpisani, nie będą nam się mylić. Dobra, Dominika, tak, to prawda, będziemy dzisiaj walczyć ze smokiem, ale zanim to zrobimy, potrzebujemy na pewno levelu. A żeby mieć level, musimy iść na Bob Grinder znowu ponownie i zbierać level, bo mi brakuje troszeczkę, żeby mieć lepszy level i żeby uzbroić nasze zbrojki. A żeby jaki ulepszyć masz teraz? Nasze zbrojki. 27. Ja mam 28. Ja też o, już mam. O nie! Zaraz będziemy mieli, spokojnie. Idź z tamtej strony, to będziemy je do siebie odbijać. Czekaj, sekunda. Zaraz będę miał 30, a jak będziemy mieli 30, będziemy mogli ulepszyć nasze zbrojki. Bo jak na razie są, o nie, i są już dosyć mocno zepsute. Z tego, co pisała jedna osoba, Franek umiera przez cały czas i znika nam tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie jest nazwany i znacznikiem. Więc słuchajcie, tym razem mamy przygotowany znacznik Franek 3. O, Franek 3. I czeka, słuchajcie, na miejsce, więc jak Franek się pojawi na naszej wyspie, to go tutaj przyprowadzimy. A na tą chwilę niestety nie mamy Franka. Ale słuchajcie, zza światów, Franek, odezwij się. O, jest tam, za tą chmurką. Słuchajcie, to co powiedział przed chwilą Franek, to po zombiakowie mu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc musicie to teraz zrobić. Wow, 31. Lecimy dalej, jeszcze więcej chcę expa, więcej. Spadajcie do mnie, chodźcie. Dobra, tyle wystarczy. Dominika, chodź, musimy zrobić ładny grób dla Franka. Daj mi Franka, proszę, oddaj mi resztki Franka, Dominika. Dobra, poczekaj, już wrzucamy. O, wrzucaj do środka. Dobra, trzeba... Ty, nie przeszkadzajcie nam w ceremonii, co jest grane? Co jest? Właśnie, co? Czekaj, góry nie macie muszę ich odgrodzić. Franek, byłeś wspaniałym zombiaczkiem. Pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz powiedziałeś do mnie, że mnie nienawidzisz, że jestem głupi. Żegnaj, Franku, najlepszy zombiaku na polskim serwerze Skyblock. Proszę bardzo, niech ten grób upamiętni twoją śmierć. Upamiętni to, jak byłeś dobrym zombiaczkiem. A ty, Krzyż, niech upamiętnia to, że tak naprawdę byłeś bardzo dobrym zombiaczkiem. Że nie chciałeś nikomu zrobić nigdy krzywdy. Franek tu spoczywa. Najwspanialszy zombie na świecie. Świeci. Dobra, teraz idziemy rozwalić smoka. Koniec tego dobrego. Chodź, Dominika, musimy ulepszyć nasze zbrojki i lecimy w walkę. Koniec, nie możemy się smucić, musimy iść na walkę. Musimy, kurczę, zabić smoka, bo teraz mamy takie zadanie dokładnie. Lapis lazuli trzeba wziąć. Proszę, połowa lapis lazuli dla ciebie. I ulepszamy. Dziękuję. Odporność na ogień? Myślę, że się może przydać na naszego smoka. Co tu jeszcze mamy? Tu, spodnie. O nie, level! O nie, brakuje mi levela. Dobra, trzeba iść rozwalić kolejne zombiaki. Szybko. Nie, potwory gincie. Dobra, 29, zaraz będzie 30. I będziemy mogli ulepszyć kolejną rzecz. Hona tu, dobra, 30 jest. Lecę po kolejną rzecz. Ciekawe, co, jaki enchant tym razem? Ochrona 4 po raz kolejny, słuchajcie. Ale będę obroniony już po prawie całego seta. Więc lecimy po kolejny level, ostatnie już ulepszenie przed nami. Okej, gitara. 32 level, możemy ulepszyć ostatnią już, czyli hełm. I będziemy mieli całą enchantowaną zbrojkę, więc będziemy naprawdę dobrze przygotowani na smoka. Więc bierzemy szybko, lecimy na enchantik. Czekaj, tu jest zajęte, teraz ja sobie tutaj robię. A ja robię też sobie wszystko. Zrobię. Oddychanie 3? Nie przyda mi się to. I serio nie mogę teraz... Ochrona 2. Dobra, niech będzie ochrona 2. Mam cały zenchantowany i wszystkie itemy są zenchantowane. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ale na to się będę teraz. Dominika, jak tam u ciebie? Oglądam sobie teraz, co tutaj mi się przyda. To ulepszaj szybko i pokaż swoją zbrojkę, bo jestem aż sam ciekaw, kto ma lepszą. Idę po łuk. Dobra, generalnie trzeba się przygotować na walkę ze smokiem.
Trzeba zrobić na pewno jakieś jedzenie, które nam pozwoli przeżycie w ogóle z nim starcia. Więc tutaj sobie zrobimy łuk. To jedzenie mamy tutaj na górze, więc jak coś, to śmigaj śmiało. Dobra, ja już sobie ulepszyłam łuk, teraz idę jeszcze tylko po strzały. Dobra. I słuchajcie, mam pomysł, co zrobimy. Zrobimy złote jajka w obronie przed smokiem. Złote jajka powinny się naprawdę dobrze przydać na walkę. A żeby to zrobić, potrzebujemy... Jak złote jajka? Co ja gadam? Złote jabłka. Boże, już myślałam. Uwaga, czy to zadziała? Czy to działa? Nie? Jak się robi złote jabłko? Robisz złoto i jabłko. A w ten sposób? O nie, to zepsułem. No dobra, zrobimy dwa chyba złote jabłka tylko. Tylko dwa złote jabłka, Dominika, mamy po jednym złotym jabłku. Ej, ja mogę spakować śnieżki, może będę rzucała. Ej, śnieżki będą naprawdę dobre, więc bierz je. Bierz śnieżki. Mówisz serio? Serio mówię, no śnieżki są mega dobre. A ty, Dominika, pokaż swoją zbroję. Pokaż swoją zbroję, szybko. Moja jest słabsza, bo miałam słabsze levele i nie mogłam już tego ulepszyć. Pokaż, co masz. Okej, dobra, zobaczymy, co tu Dominika ma w swojej zbroi. Ochrona 2, a ja mam odporność na ogień 4, okej, odporność na ogień 2. Ja mam ochrona 4, okej. Zniszczalność 3. O kurde, ale masz zbroję dobrą. A ja? Ochrona 4. Ty masz ochrona 3, niezniszczalność 3 i ciernie 2. Zbroję masz naprawdę, naprawdę dobrą. Super. Ale proszę, wszystko bardzo jest... się cieszę w takim razie. Cała reszta jest twoja. Chodźmy na górę i idziemy walczyć ze smokiem, ale nie mogę się doczekać, żeby zniszczyć tego smoka. Wiesz, że ja nigdy nie walczyłam w Minecrafcie z żadnym smokiem? No to teraz będziesz pierwszy raz walczyła, ja w ogóle i to jeszcze nawet dodatek na skyblocku. Dominika, to teraz go zobaczysz. Wszyscy zobaczycie, słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, bo rozwalimy smoka. Jestem pewien, że go rozwalimy. Z takimi ulepszeniami nie ma szans z nami. Oprócz tego, że zabijemy smoka, zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo pójdziemy do wioski Endu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest wioska Endu i co to drugi jest... Ja nie wiem. No to zobaczysz, Dominika, bo jest takie specjalne, sekretne przejście, które sprawia, że przejdziemy do podwójnego Endu. Do drugiego Endu. Wow. No i tam, słuchajcie, z tego co wiem, mamy znaleźć podobno coś takiego jak Elytra. A Elytra natomiast to są takie skrzydła, które umożliwiają nam latanie w Minecrafcie. W ogóle o co chodzi? Wow. Więc, Dominika, jesteś gotowa na walkę ze smokiem? Ready. Dobra, uwaga. Trzy. Ready. Trzy. Dwa, czekaj. Skacz. Czekaj, Dominika, no! Ja jeszcze muszę jedną rzecz. Dobra, lecę! Dominika, jestem. Wow, ale na mnie wpadł. Dobra, chodź, Dominika. Chodź, idziemy walczyć. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, żeby zniszczyć smoka, musimy rozwalić te wszystkie słupki tutaj dookoła. Nie patrz się na endermany. Jest bardzo ważne zadanie, bo musimy rozwalić te... O, tutaj, popatrz. To coś. O, jest, rozwaliłem pierwsze! I musimy rozwalić wszystkie. Dobra. O nie, jakie te endermany są silne. Strasznie dużo życia zabierają. Co jest? One są nieśmiertelne, czy co? Jak się niszczy te pudełka? No musisz strzelić w nie. Strzelaj, ale strzelaj. Nic się nie dzieje. No jak? No, bo nie trafiasz. O, umarło! Co? Dominika, chodź tu szybko. Chodź, tu są twoje itemy, musisz szybko przyjść. Musisz przyjść szybko. O nie, one też mnie biją, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Nie! O, dlaczego te endermany są takie silne? My mieliśmy... Nie wiem, one są strasznie silne. A pokonał mnie. Nie, idźcie stąd sobie. Jezu, jakie one są silne. Złote jabłko, szybko. Okej, dał on mi to chwilę jeszcze przetrwania. Nie, idźcie sobie, jakie one są silne. Czemu aż tak? Gincie. Jakie one są silne, Dominika. Chodź tu, szybko. Masakra, szybko. Idę cały czas, spinam się po tej długiej drabinie. A nie, to jest najgorsze, że ona jest taka długa. Ej, ja nie wiem, co ja mam zrobić. One są za silne. Ile one mają życia? Pokonał mnie, kupi Enderman. Jeden? Przecież ich jest tyle, że nic dziwnego, że ci pokona... Ja też zginąłem. Dobra, dobrze, że jestem tutaj schowany i teraz zakładamy szybko, jak to szybciej. Dominika, czy ty masz swoje itemy? Czy masz wszystko, jak trzeba? Wszystko zebrałam i zabudowałam. Dobra, ja muszę... Czekam na ciebie. Ja też się zabudowałem, więc czekaj. Poczekaj chwilę, moment. Dominika, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Rozwalaj od razu jak najwięcej, rozwalaj wszystkie te. Dobra. Czy tutaj się da strzelić w to? O, okej, jak się na niego. Jak ciężko to trafić? Próbuję w to strzelić. Jest, trafiłem, udało się jedno. Jest. Jedno rozwalone. Gdzie jesteś? Tutaj. Dominika, trzeba rozwalić każde z nich, wszystkie jakie tutaj są. Enderman. Nie wiem, ile ich zostało, szczerze mówiąc. Ale, o jest, rozwalone kolejna za pierwszym strzałem. Lecimy do kolejnego. Gdzie jest kolejne? Tu jest. Dominika, jak tam ci idzie rozwalanie tych posogów? Jest rozwalony kolejny. Teraz ten jest najniższy, więc tego będzie prosto rozwalić. Nie wiem, dlaczego smok przestał nas atakować, ale to jest dobry znak. Dobry moment, żeby rozwalić wszystko. Idę za tobą. Okej, rozwalony kolejny. Teraz znowu, No nie, Dominika, jak to się stało? Stoisz w tym płomieniu smoka. Musisz uważać na niego. Szybko dołącz do mnie, ja się zabudowuję znowu, skoro tak. Czekam na ciebie i się zabudowuję. Dobra. Jest, zabudowałem się.
O, całe szczęście, słuchajcie, ale to jest ciężki pojedynek z tym. Co? Co się dzieje? Czemu mnie coś tu atakuje? Halo, chyba muszę głębiej wejść. Dobra, tu się schowam. Dobra, wychodzimy. Lecimy w... O nie, ile tu jest tych Endermanów? Dobra, ja muszę stąd uciec jak najszybciej. Słuchaj, musimy rozwalić jeszcze nie wiem ile, szczerze mówiąc, ale gdzieś. O, tam widzę. Widzę jeszcze jeden. O, prawie rozwalony, prawie rozwalony. O nie! Jest rozwalony! I jeszcze ostatni został na samej górze. Jest rozwalony! Jest wszystkie rozwalone! Teraz możemy walczyć ze smokiem dopiero. Dobra. Dobra, strzelaj do smoka, wal go szybko tym mieczem. Wszystko co się da po prostu, trzeba go zniszczyć. Dostał. Kolejny. Ale dostaje mocno. Wow, ale teraz go bierzemy. Ostatnie, no to... co się dzieje? Patrz, dawaj! Jest rozwalony, Dominika! Udało się rozwalić Ender Smoka! Patrz jak się niszczy! Jest... Ale zarobiście! Co się dzieje? Ekspada Dominika! Zbieramy expa! 40 poziom! 40... Piona! O kurde, co my zrobiliśmy! Rozwaliliśmy smoka na skybloku! Wow, teraz te wszystkie endermany powinny nam całować stopy. Ale super! Ale słuchaj, Dominika, całujcie stopy wszyscy. Ej, wydaje mi się, albo one nie będą nas atakować. Ale nie wchodź tutaj tylko. Ej, czy tu jest jakiś portal? Nie, tak, tu się otworzył portal do naszego świata, żebyśmy wrócili sobie normalnie, ale nie rób tego, aha, ponieważ teraz potrzebujemy zrobić coś idziemy innego. Idziemy do wioski. Won mi stąd, bo my idziemy po elitrę. Pokonaliśmy smoka, co wy? Halo, właśnie, halo, jesteśmy potężniejsi niż smok. Dla nowych władców tego świata. Otóż to. O nie, ten portal się tam zrobił. Teraz jest bardzo ważna rzecz, posłuchaj Dominika, chodź. No. Zrobimy to w ten sposób. Po prostu zrobię schodki, żeby nie ryzykować. Dobra, zrobię troszkę szerszą, żeby ona było łatwiej, żebyśmy nie wypadli. Broń Boże, no, poza świat. Moim talentem. Musimy uważać, bo możemy źle rzucić, a nie chcielibyśmy tego teraz, jak mam 63 poziom w ogóle. Teraz bardzo ważne, Dominika. No, gdzie jest? Rzucaj Ender Pearl w ten portal. Trzy, dobra, dwa, trzy, cztery, jeden. Co jest? Jeszcze raz. Czemu nie trzy, cztery. Jest! Udało się! Udało się, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w świecie! O nie, ale zobaczyle. O nie, a ja nie mam. Kop się w dół, Dominika! Kop się w dół! Kop się w dół! Szybko, 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 szybko! Musimy się schować. Nie patrz tylko im w oczy. Nie patrz im w oczy. Nie patrzę im w oczy. Dobra, udało się. Jesteś tutaj ze mną? Jesteś. Jestem tutaj. Zamykam. Dobra, uff. Całe szczęście. Czy ty masz jakiś kilo w Dominika? Mam. Dobrze, kopię to kop, właśnie. Kop i zbieramy kop, jak kop, najwięcej. Kop. Ponieważ zapomniałem cobblestone'a, nie mamy cobblestone'a, a w związku z tym, że nie mamy cobblestone'a, to potrzebujemy jakiegoś budulca, żeby przejść między wyspami. Ewentualnie potrzebujemy Ender Pearl, więc możemy tutaj wrzucać na chwilę każdego Endermana. Jest jeden, idealnie. Upadł. Chodź, lamusku. Chodź, idealnie. I patrz, i tak ich wytępiamy właśnie w ten sposób. Zostało mi ostatnie jabłko, niestety. Zdenerwowany na zimka. To wygląda jak Enderman Grinder. Enderman Grinder, Dominika. Ale to jest śmieszne. 10 Ender Pearl mam. Dobra, więcej, dawaj, czemu by nie? Wyskakuj jeszcze raz. Dominika, spodobało ci się to? Chodźcie. No chodźcie, no ty też, i ty. O nie, najgorsze, że ja już nie mam jedzenia. Czy ty masz, Dominika, jakieś jedzenie? Mam ostatnie jabłko. O nie, ja nie mogę wrócić. O, nie mogę do ciebie wrócić. Biegnę, jestem. Chodź. O, i znowu. O, dziękuję bardzo. A ty nie masz już więcej jedzenia? Nie mam. Oj, to bardzo niedobrze. Potrzebujemy więcej jedzenia. Za mało jedzenia wzięliśmy na tą wyprawę. Ile tych? No. 15 Ender Pearl. Dobra, dzielimy się na pół. 16, idealnie. Dzielimy się na pół, Dominika. Trzymaj 8. Dobra, Dominika, lecimy stąd. Chodź. I rzucaj Ender Pearl. To... O nie, jak to jest daleko. Jak my mamy to polecieć? Wow, one mnie zaraz wykończą, one mnie zabijają. To patrz się w ziemię, patrz się w ziemię, Dominika, dobra, Dominika, chodź szybko do bunkra, szybko, Dominika, chodź. Ja rozwalam te Endermany w tym bunkrze, póki daję radę. Jesteś? O, jesteś, dobrze, super. Dominika, słuchaj, nie możemy patrzeć w ogóle w górę, musimy non stop patrzeć w ziemię, bo to wtedy nas nie zaatakują, chodź, powoli, powolutku. Tylko problem jest taki, że musimy zbudować most. I to jest strasznie problematyczne, czekaj, bo ja nie wiem, jak nie mogę spojrzeć do góry, to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No, o, widzę tutaj, cię, dobra. Tutaj. I teraz uważaj, nie możesz spojrzeć na żadnego Endermana, bo jak teraz nas zrzuci, to będziemy mieli przekichane, więc nie obracaj się w ogóle się nigdzie nie patrz. Patrzę tylko pod nogi i na twoje buciki. Dobrze, bardzo dobrze. Diamentowe. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Nie, jeszcze troszkę, na wszelki wypadek. I musimy rzucić Ender Pearl, więc poczekaj, ja rzucę pierwszy i potem ty rzucisz, czekaj. Dobra, ja rzucam. Mega wysoko! Uda się? Nie! Jest, udało się! Ale prawie spadłem! O, Dominika. A gdzie ją mam celować? Musisz bardzo, bardzo wysoko. Bardzo, bardzo wysoko. Dawaj, rzucaj! Leci Ender Pearl! Nie wiem, czy nie za... Jest! Udało ci się! Musimy znaleźć teraz tak zwaną świątynię, czy coś takiego.
To jest... Zresztą zobaczysz, zobaczysz od razu. Na razie chodź tutaj. Dobra. Czekaj, a to co to jest? Jak to rozwalimy? Ale spadło. Co to jest? Ej, czy to są... Czy my to możemy jeść? Wow! Dominika! Co to jest? Patrz, patrz. I weź sobie to coś. Patrz, co się dzieje. Możesz zjeść to, zjedz to. Wow! Widziałaś to? Patrz, tak się można teleportować. Wow, tylko nie wiadomo dokąd. Ej, to jest mega, mega fajne. Zbieramy tego jak najwięcej. Ej, czyli jednak... Dobrze, mamy duże żarcia. Mamy duże żarcia, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, jeszcze więcej żarcia. No to jednak nie umrzemy z głodu, Dominika. Jest dobrze, jest dobrze. Myślałem, że tutaj jest jeszcze ciężko. Jeszcze w dodatku możemy się teleportować jedząc. No. Ej, nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, ale to jest fajne. Fajowe, no. Dobra, słuchaj, Dominika, musimy znaleźć teraz miasto. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Dobra, nie wiem, gdzie może być to miasto. Ej, strasznie ciężko jest je znaleźć, ale z tego co wiem, to ono jest ogromne. I... Dominika, jest miasto! Patrz, 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 patrz! Yeah. Tutaj, chodź, chodź, chodź! O nie, Enderman mnie chyba zaatakował. Nie, dobra, uff. Zobacz, zobacz jak to wygląda, jakie to jest ogromne! Ale na razie nic nie widzę, na razie widzę tylko te fioletowe słupki. Jakie to jest ogromne, jakie ładne! O, dopiero teraz widzę! Ale to jest piękne! Słuchaj, Dominika, w tym ma być elytra! Dobra, ale wiesz co, to nie jest takie proste, bo to jest dungeon, to trzeba pokonać też potwory, więc... Na samym szczycie, z tego co wiem, ma być elytra. I ona, słuchaj, pozwoli nam... O nie, są potwory, są, atakują mnie, atakuje mnie! O, trzeba rozwalać to mieczem. Dominika, trzeba rozwalać to mieczem. Okej, rozwalamy je. To są strażnicy. Jest, nie żyje. Ale kozacko, jestem pierwszy raz, wiesz, że ja też jestem pierwszy raz teraz w tym mieście? Dobra, to i lecimy do góry. Dawaj, Dominika. Oj. Wow. Lecimy do góry, buduj się do góry. Buduję. Praca, praca. Nie gorszy, że mi tak mało zostało już tego. Okej, jestem na górze. Okej, Dominika. Chodź. O, tu jest skrzynka! O nie, tu są dwie skrzynki. Dominika, ile tu jest itemów! Zobacz, co jest w tych skrzynkach. Fire protection i... O kurde, jakie tu są itemy! Patrz na to. Pokaż. Ale myślisz, że to jest dużo? Zobacz na to, co jest tutaj. Wow! Widzisz to? Biorę wszystko. Kto pierwszy, ten lepszy. A, uciekam stąd. La, 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 la. Dawaj nowe buty. Chodź na górę, Dominika. Tu coś jeszcze le... A nie, dobra. Chodź, 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 chodź. Chodź, bo zobacz, co się teraz dzieje. Zobacz. Użyj enterperły tam w drugi. O tu. Dobra. Lecimy jeszcze wyżej. Czekaj. Teraz trzeba tak. Zakopmy się najpierw w dół. Zobaczmy, co tu jest. Oj, coś mnie zaatakowało. O nie, to te... O nie, ich jest tutaj dużo pewnie bardzo. Czy ja latam? Tak, lewitujemy. Uważaj, że... Bo spadniesz zaraz na dół. O, dobra. O nie, tu ich jest naprawdę, ma naprawdę dużo. Kiedy ja przestanę lewitować? Dobra, spadłem na sam dół. No, musisz rozwalać te strzały, którymi one strzelają. Ej, ja zaraz zginę. Dobra, Dominika, czekaj tam. O nie. A ja nie mam już... A, jest kill off, dobrze. Całe szczęście, że był kill off. Czekaj. Chcę już latać. Ale tu szybko kopię teraz. Spadłam. Ej, dobra. Wezmę sobie tego... Ale tu szybko kopię ten kill off. On jest epicki. Mamy najlepszy kill off ever. A few moments later. Masz łuk, Piotrek? Co? Jak to? Po co? Łuk, mam, łuk, mam, 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 mam. Zobacz, patrz. Co chwilę tam na górze oczki pokazuje ten ale to, potworek. Ale to jest przez ten, przez szybę. Nie da się. Nie da się. Chodź tędy. Chodź tędy. Trzeba wskoczyć do niego. Dobra. Mam cię. Gin. Jest. Uwaga. Jest, nie żyje. Dobra. Czyli ten rozwalony. Czy tu trzeba wejść jeszcze wyżej? O, jeszcze tu nic nie ma. Dobra. Schodzę do ciebie. Odejdź. A gdzie ty jesteś? Całe szczęście, dawaj chodź tutaj. Idziemy tu do statku? Nie, zaraz, zaraz. Gdzieś indziej powinna być skrzynka jeszcze. Czy tutaj jest skrzynka? Nie wiem. Gdzie to jest? Gdzie jest ta skrzynka z tymi łupami wszystkimi największymi? Dominika, chodź. Myślę, że wiem gdzie może być. To może być po prostu tutaj, w tym. Chodź, Dominika. Dobra, ja buduję most. I musimy dobra, bardzo uważać. Nic nie ma. Ja buduję most. O nie, jak tu jest wysoko. A ja nie mam już enderperu, żeby się uratować. Jakbym spadł. To jest tutaj, Dominika, to jest ten statek! Wow. Zaraz będziemy mieli elytrę! Słyszę guardiana. O nie, trafił mnie! Nie, nie odlatuj, kto mi odleciałem. Będzie budował trasę! Odleciałem! Odleciałem, Dominika, ale go zabiję! Dobra. No, guardianie głupi! Nie, muszę spaść. Uff, żyję. Jestem. Jestem, Dominika, jesteśmy na statku. Dobra, spoko, poczekaj. Nie. Okej, okay, ja tu są jakieś mikstury. Jest tu wszystko, co trzeba. Czekaj, poczekam na ciebie. Tylko guardiana zabiję. No już jestem, tylko muszę sobie ściankę zbudować. Jest elytra! Ja pierdzielę! Ale się cieszę, patrz Dominika. A czekaj, czekaj, co masz za potki? Pokaż te potki, co to jest? A nie wiem, co ze ściany wyleciało? Nie, weź wyrzuć je, wyrzuć je, wyrzuć, bo chcę zobaczyć. Która leczenia? Co? O, stos.
Dobra, ale na razie jej nie jedzmy. Poczekaj, zanim weźmiemy elytrę, chodź zobaczymy, co tutaj jest jeszcze. I jeszcze dostałam statyw alchemiczny. O, bardzo dobrze, to nam się przyda. Dobra, Dominika, chodź, zobacz, co tu się dzieje. Gdzie ty jesteś? No tutaj, za tobą. Halo, gdzie ty poszedłeś? No tu. Za tobą byłam. No chodź, tu chodź. A, okej. Okay. Zobacz tutaj, co jest, zobacz, co tutaj jest. La! Elytra! Gdzie jest elytra? O, nowe spodnie dla mnie! Niezniszczalność! Nie, sobie weź. Szczęście, dwa klotwa znikania? Co to jest w ogóle? Odporność na ogień, wydajność, ale my mamy tutaj rzeczy. Ej, zakosiłaś mój kill-off, oddawaj go! Aha, nie. Dobra, ja mam ty i tak zabrałeś tamten, ja zabrałam ten. Jak wyglądam w nowych spodniach? A masz nowe spodnie już? Jak one wyglądają? Pokaż, wyrzuć je. Nie, no wyrzuć, nie zabiorę, pokaż, chcę zobaczyć. Nie mogę ich zdjąć. No bo nie masz żadnych. O Boże. Założyłaś spodnie, których nie możesz zdjąć już nigdy? No, to jest klątwa uwiązania, na czerwono jest napisane, nie mogę ich zdjąć. Dominika, zobacz, co ja mam. Parara! O, nie masz pelerynę! Ej, dlaczego mam spodnie, których nigdy nie zdejmę? A co jeśli fiolet przestanie mi pasować? Nie wiem, ale Dominika, zobacz na to. Ja nie wiem, jak to działa niestety. To jest najgorsze. Nigdy tego nie używałem. Dobra, Dominika, i teraz najważniejsza rzecz ze wszystkich, po co tak naprawdę tu przyszliśmy. Widzisz, co to jest? Łeb smoka. No, a wiesz, co można z tym łbem smoka zrobić? Posadzić w domu jako trofeum. Można. La 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 la. Jego oczy pasują do moich spodni. Ale kozacko. Dlatego mi bardziej pasuje ta zbroja. Dawaj. Dobra, zostawiam. Chodź, Dominika, lecimy. Tylko ja nie wiem, jak działa ta elytra, to jest najgorsze. Chociaż nie, jest jedna jeszcze gorsza rzecz niż elytra. Niż to, że nie wiem, jak działa. Musimy teraz jeszcze wrócić do domu. Musimy znaleźć powrót do domu. Portal, który wróci... O nie, będziemy go szukać całą wieczność. No nie, come on. Dobra, nie mogliśmy znaleźć, słuchajcie, naszego domu, ale znaleźliśmy drugi tutaj zamek, więc wchodzimy znowu, żeby Dominika też miała elytrę swoją. Dobra, mamy kolejne skrzynki i co my tutaj mamy? Mroźny piechur? Co to jest w ogóle? Ej, dobra, najgorsze jest to, że... Szmaragdy miałaś? O, najgorsze jest to, że my zaraz nie będziemy mieli miejsca w ogóle na wszystkie itemy. Ach, dobra, lecimy po kolejną elytrę. Chyba ty, do tej pory ty mi wszystkie zabierałaś. Ej, zaraz. Tutaj nie ma elytry. No. Czyli trafiliśmy wcześniej do dobrego zamku. Tak. Okej. Okay. Dobra, szukamy powrotu do domu, skoro tak. Po prostu. Dobrze, że nie trafiliśmy najpierw tu, bo byśmy byli rozczarowani, a tak to teraz to jest tylko dodatkowy łup. Dobra, nie wiem jak ty, Dominika, ale ja już mam dosyć tych poszukiwań. Ile można szukać głupiego portalu? Ja nie mogę. Ej, tam jest kolejna twierdza! Tam jest kolejna twierdza i jest ten! Ty, Dominika, to jest portal też! Co? No tutaj, przy twierdzy! Czy mi się wydaje, czy nasz portal był przy samej twierdzy? Dobra, i co teraz? Ender perła, w środek. Dobra. Hop! Jest! Jestem! Wychodzimy. Jezu, wreszcie wrócimy do naszego domu, jak ja się stęskniłem za naszym domem. Tyle czasu już tutaj łazimy. Okaże się, że McChicken jest już dziadkiem. Dobra, Dominika, właśnie, ciekawe ile McChickenów teraz będzie. I czy w ogóle nasza wyspa dalej stoi? Proszę, żeby stała, żeby nic się nie stało. Biedna wyspa, ale mamy łupów. Co to jest? Dobra, stoję, Dominika, już nad tym. Słuchajcie, nie wiem jak wy, pierwsza elytra. Ale jestem mega, mega szczęśliwy, że mamy elytrę. Co prawda jedną tylko, ale się jakoś podzielimy, nie, Dominika? Podzielimy się. O, jestem, dobra. Dobra, no, trzy, cztery! Jej! Przed moją plakietką! Wow. Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, Dominika. Chodź ze mną, pokażę ci coś fajnego. Idę. A ja, patrzcie na to, co ja zrobię. Muszę zrobić fajerwerki, a żeby zrobić fajerwerki, to bardzo prosta sprawa. Po prostu w ten sposób. 36 fajerwerków. Może zrobię sobie jeszcze więcej? Do tego potrzebna jest trzcina, oczywiście. Trzcina, z trzciny robimy papier i potem papier oraz gunpowder. I mamy, słuchajcie, fajerwerki. A po co mi fajerwerki? Już wam pokazuję. Dominika, chodź. Wysadzisz mnie w powietrze? Nie, chodź, zobaczysz coś niesamowitego. Z tego co wiem, to powinno działać w ten sposób. Czekaj. Nie? Poleciała. I nie, co dalej? Czekaj. Powinno działać w ten sposób, że... Ale zrobiłeś show, Piotrek, naprawdę. Tego się nie spodziewałam. Co jest? Jak to działa? 346 minutes later. Już wiem, jak to działa. Masz jakikolwiek budulec? Jakikolwiek. Trochę ci zeszło, bo się noc zrobiła. Jakikolwiek budulec, Dominika. Albo dobra, w sumie to wystarczy. Zobacz na to, co ja teraz zrobię tą elytrą. Uwaga. Wow! Patrz, co ja robię! Latam! Ja latam! Ale hit! Ale dawaj. Epicko! Patrz na to! Teraz wyglądasz jak ten fantom. Całą naszą wyspę mogę sobie polatać i zobaczyć, jak wygląda. Ej, no dobra, nie, ja się obrażam na ciebie. Czemu? Bo ty mi nie dajesz spróbować. Już ci daję. Nie, już ci daję spróbować. Ale to jest epickie. Leciałeś na pelerynie. Ale lecę do ciebie, uwaga! O, okej. Okay. Wow!
Straciłem 63 level, Dominika. Wszystko! Oddawaj moje itemy! Oddawaj moje itemy, Dominika! Oddawaj, co mnie mieczem? Co mnie mieczem? Dobra, walka! Ile masz życia? Ile masz życia? Ja nie wiedziałam, że to ty, Piotrek, myślałam, że to fan, to dlatego cię zaatakowałam. Dominika, no, dawaj. Cicho. Ty i tak nie wiesz, jak tego się używa. Ale oddaj moje itemy, no. Ale ty nie umiesz latać. I teraz cię nauczę, jak się tego używa, Dominika. Patrz, dobra, i teraz patrz. Wchodzisz tu i robisz tak. Ci dokładnie tłumaczę. Do góry myszka i robisz tak. Spacja, potem drugi raz spacja i od razu do góry firework. Strzelasz w tym. Spacja i firework od razu. Uwaga. No i dawaj. Ła, lecisz! Nie! A dlaczego ja umarłam? Bo spadłaś w ziemię. Czemu patrzyłaś w ziemię? O nie, straciliśmy chyba elytrę. No, słuchajcie, straciliśmy elytrę. Trudno się mówi. Ale słuchajcie, na następny raz na pewno obiecuję wam, że pójdziemy drugi raz po elytrę, prawda? Nie. Pójdziemy drugi raz? Pójdziemy, spoko. Poza odcinkiem pójdziemy po elytrę i Dominika... Już więcej nigdy jej nie dotknę. Właściwie Dominika pójdzie po elytrę. No cóż, trudno się mówi. Do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć. Pa, pa. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!